Ja widzę, kontrant na dzisiaj sobie zrobimy kontra taktarowa, co jeśli przeciwnik idzie po taktarowa, jak to wybronić, jak jeszcze skontrolować. Tak jest. Lecimy. Jedziemy z tematem. Zaczynamy sobie z gardy zamkniętej. Przeciwnik rozpłynął gardę, atakuje taktarowem, bardzo często technika, dawając ryba, strzałem, tak jest. Idzie po taktarowa. Wykręcam się na bok, na moje dwie ręce. Łapię pozycję górną, stoję szeroko, żeby mnie nie wypaczył. Stoję szeroko na nogach. W momencie jak już zagrożenie typu wyhaczenie, nieprzewrócenie zażegnałem, interesuje mnie ta noga Damiana. Dwiema rękami ściągam ją w stronę Damiana. Hop. Robię sobie miejsce na swoje ręce. I teraz prawa ręka od góry, lewa wchodzi od dołu. Zapinamy chwyt i teraz mocno pokrywam klatką piersiową i tutaj powstaje bardzo mocna dźwignia, którą nazywam aligatorem. Niektórzy znają mu też z nazwy krokodylek. Damian potwierdził, że działa. No, ja tylko się dowiedziałem, co będziemy robić, to aż mnie ekipka, lecimy teraz z tej pozycji. Damian atakuje na nogę, patrzę jak ja wstaję. Na obie ręce, wysunąłem nogę spod spodu. Teraz łapię mocny balans szeroko na nogach. Hop. Mam balans, mogę atakować dalej. Ta noga Damiana mnie interesuje. Spycham ją w stronę Damiana. Hop. Robiąc sobie miejsce. Prawa ręka od góry, lewa wchodzi pod piętę. Łapiemy aligatorka. Dociskam klatką piersiową w stronę Damiana i po prostu stopa idzie w drzazgę. Jeszcze raz może Damian powtórzymy całą sekwencję. Może z tej strony garda zamknięta, Damian rozpina, atakuje taktarowem. Wstajemy, hop. Przekręćmy się. Jestem w tej pozycji górnej teraz. Teraz bardzo ważne, żeby robić cały czas presję. Bo jak odpuszczę w którymś momencie, Damian może mi łatwo przytoczyć lub po prostu mi uciec. Zrób zbliżenie tutaj, żeby tak tylko, tylko ten chwyt tutaj na stopę, żeby było dobrze widać. Okej, okay, jesteśmy. I teraz, jak już mamy dobrą kontrolę bazy złapaną, górna noga Damiana, oburącz, dopycham ją w stronę Damiana, robiąc sobie miejsce. Teraz prawa ręka przed ramieniem wchodzi na jego paluchy, tutaj na dół śródstopia. Lewa pod spodem po achillesie. Łapię klamrę, hop, i teraz pokrywam klatką piersiową i bum. I stopa w drzazgę. Aligatorek. Znany też jako krokodylek. No, także myślę, że pokazaliśmy. Polecam. Polecam, bo to tak jak to jest to, co za co chwalił, polecałem wam Zbigniewa Tyszkę. Zbigniewa pozdrawiamy gorąco. Ten sam model technik, naprawdę taki, że tu widzieliście, to nie była moja kurtuazja, ani odgrywanie tam do kamery. Obaj, Dawid ma tam swoje te patenty, ale zasada jest ta sama. Tak dopracowane rzeczy, że samo zapięcie chwytu już jest tak mocne, takie naprężenie wytwarza, że później tak naprawdę nie trzeba ani wysiłku, ani czego, żeby tą technikę dokończyć. Tak. A nieraz będą wam klepać ludzie, jak tylko zapięcie chwytu. Jest tak to wszystko dopracowane tutaj u Dawida, że samo dojście do pozycji, zabezpieczenie chwytu już jest tak bolesne, a przy tym proste, bo widzieliście, tu nie było żadnego tam Stevena Seagala, żadnej kombinacji, dokładnie. Innego tam tai chi. Raz, dwa, trzy i po temacie naprawdę fenomenalne techniki, także gorąco polecamy. Drillujcie, drillujcie, jeszcze raz drillujcie, no bo w powtarzalności siła, jeśli przerobicie daną technikę 100 razy, później 1000, zauważycie progres, będzie samo wchodziło. Ja na przykład jak robię te swoje techniki na zawodach, zwłaszcza że na walkach, już wchodzą automatycznie, po prostu z automatu. To są rzeczy tak proste, że już po kilkunastu przerobieniach już to zaczyna wam fajnie wchodzić. Naprawdę na takim poziomie, że w sparingach w walce będzie już wam to wrodziło. Także polecam, ale oczywiście jak najwięcej. No i czas treningu oczywiście, że skróci, jeśli będziecie wykonywali to z ekspertem tematu, który zna wszystkie te takie mikroniuanse, że ta technika lubię jeszcze bardziej uprościć. I żeby to wszystko elegancko wchodziło. Także zapraszam.